Witajcie drodzy przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i prowadzę od pewnego czasu taki cykl nauczań z łaski przez wiarę. Taki jest tytuł tego cyklu. Jest to dzisiaj mamy kolejny odcinek z tego cyklu. Dzisiejsze nauczanie jest zatytułowane Chodzenie w wierze. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od listu do Hebrajczyków, 10 rozdziału, 38 wersetu. Słowo Boże mówi, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I tutaj widzimy słowa, które są tak bardzo mocno określone, czyli widzimy pierwsze słowo, o którym chcę coś więcej powiedzieć, słowo żyć, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ale zanim powiem o słowie żyć, to chciałbym tutaj odnieść się do słowa sprawiedliwy. Sprawiedliwy to ten, który narodził się z Bożego Ducha, czyli ten, który przyjął sprawiedliwość Bożą, a którą to sprawiedliwością Bożą jest niezasłużona przychylność wobec Boga do człowieka, którą człowiek otrzymał w wyniku śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czyli sprawiedliwy Nowego Testamentu to nie ten, który przestrzega szeregu praw, które kiedyś Bóg nadawał, ale sprawiedliwy to ten, który przyjął Jezusa jako swoją sprawiedliwość. Wiemy, że Jezus stał się dla nas sprawiedliwością Bożą, więc kto przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ten przyjął sprawiedliwość Bożą i w tenże sposób stał się na stałe sprawiedliwym. Widzimy zatem, że sprawiedliwy mój, czyli ten, który jest sprawiedliwy, jest Boży, z wiary żyć będzie. I to słowo żyć to jest istnieć, pędzić życie, czy inaczej przeżywać życie. A więc widzimy tutaj, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie oznacza, że Boży człowiek, narodzony z Bożego Ducha człowiek, on we wszystkim funkcjonuje przez wiarę, za pomocą wiary. Każdy element życia, każdy element istnienia tego człowieka jest związany z wiarą i za pomocą tej wiary funkcjonuje. Dalej, mocne słowo, jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. I tutaj od razu chcę zaznaczyć, że tu nie ma w ogóle, że te słowa nie mają odniesienia do odrzucenia Bożego. Będę o tym mówił w którymś z kolejnych odcinków. Będę mówił o tym, że nie istnieje coś takiego jak odrzucenie Boże w Nowym Przymierzu, że Bóg nie odrzuca człowieka. Natomiast słowo, że jeżeli człowiek się cofnie, to słowo cofnąć oznacza schronić się, ograniczyć się, powstrzymać się, unikać. A więc tutaj jest ten wyraz określa to, że jeśli ktoś będzie unikał życia z wiary, będzie cofał się z życia z wiary, będzie odchodził od życia z wiary, czyli będzie funkcjonował poprzez naturalne formy tutaj na ziemi, to wobec takiego człowieka Bóg, on nie jest w stanie nic zrobić, bo dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. I tutaj kolejne słowo upodobanie oznacza być zadowolonym, znajdować przyjemność, być gotowym do działania, być chętnym, postanowić czy też zechcieć. A więc, że dusza Boga nie będzie miała upodobania w człowieku niechodzącym w wierze, oznacza, że Bóg wobec takiego człowieka nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ Bóg ma w pewnym sensie związane ręce. Bóg może zrobić jedynie coś wobec człowieka, który każdą dziedzinę swojego życia jakby ugruntowuje w wierze, chodzi w wierze w każdej dziedzinie życia. Tylko wobec takiego człowieka Bóg
może coś zrobić. Bóg jest gotowy do zrobienia czegoś. Bóg też znajduje przyjemność, tutaj jest pokazane w ludziach wiary, natomiast kiedy widzi, że ktoś nie wierzy, nie ufa, no to jest Bogu po prostu przykro. Dusza Boga, czyli jego umysł, emocje, one są ranione wtedy w pewnym sensie. Nie wiem, czy pamiętacie, przyjaciele, ale Jezus, on bardzo... bardzo mocno reagował, bardzo negatywnie reagował, jeżeli chodzi o niedowiarstwo wszelkiego rodzaju. On mówi o rodzie bez wiary, gdzieś tam mówi, prawda? Ile z wami jeszcze będę? Jeszcze nie wierzycie? Widzimy tutaj, że w tym Jezusie, a Jezus to Bóg, a Bóg to Jezus, że w tym Jezusie wzbudzał się gniew, dyskomfort. On nie miał upodobania w tym, że ludzie nie wierzyli. A więc tutaj widzimy, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, mówi Bóg, ale jeśli się cofnie, czyli jeśli odejdzie od tego systemu wierzenia, to ja nie będę mógł dalej w jego życiu nic robić, nie będę mógł działać i też naprawdę będzie mi przykro z tego powodu, mówi Bóg, że ten człowiek nie ufa mi. I to nie o to chodzi, że ten człowiek nie pójdzie do nieba, bo pójdzie, ponieważ duch jego jest zbawiony na zawsze, ale chodzi o to, że jego życie na ziemi, życie poza systemem wiary, jest życiem, które tak naprawdę życiem nie jest, ponieważ jest jedynie zwykłą wegetacją. To jest taka pierwsza, podstawowa zasada. Chodzenie w wierze, ono jest ściśle związane z całkowitym poddaniem każdego elementu naszego życia systemowi wiary. Żyjemy przez wiarę. Żyjemy wierząc Bogu. We wszystkim tak żyjemy. W każdej dziedzinie tak żyjemy. Przyjaciele. I teraz ja bym chciał, jakby wychodząc od tego, żebyśmy zrobili krok dalej i żebyśmy sobie przeczytali Filipian 4, 6, 9. List do Filipian 4, 6, 9. List do Filipian 4, 6, 9. Jest napisane tak: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. I czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Widzimy, że Paweł, on chodził w wierze, on mówi: przyglądajcie się, jak ja to robiłem. Natomiast tutaj jest te wersety, one opowiadają nam o tym, że chodzenie w wierze, ono jest ściśle związane z naszym systemem myślenia, czyli tak jak my przemienimy nasz umysł, tak jak my będziemy myśleć, tak my będziemy chodzić w tej wierze, ponieważ nasze myślenie, nasza przestrzeń myślowa, ona jest pewnego rodzaju kanałem przepływu wiary z naszego ducha na zewnątrz. I tak naprawdę bez przemiany myślenia nic, co jest w naszym duchu, nie może wyjść na zewnątrz. Więc i tak naprawdę nie można żyć tym, co jest w duchu, jeśli nie zmieni się toków myślowych. I tutaj jest napisane, że o czym mamy myśleć. I przede wszystkim jest napisane: myślcie o tym, co prawdziwe. To słowo prawdziwe oznacza nieukryte, nieuchodzące uwagi, rzeczywiste. A więc przede wszystkim, żeby chodzić w wierze, musimy myśleć o tym, co prawdziwe, o tym, co rzeczywiste. Czyli tak naprawdę nie bujamy w obłokach, nie jesteśmy ludźmi, którzy myślą o mrzonkach. Poruszamy się w takiej silnej rzeczywistości, w tym, co określamy rzeczy takimi, jakimi są. Uciekamy od enigmatycznych systemów myślowych. Uciekamy od teoretyzowania, więc nasze myślenie, one musi być bardzo prawdziwe. Myślimy o rzeczach prawdziwych, czyli które są podparte określonymi prawdami Bożymi i które naprawdę istnieją, które są rzeczywiste. Dalej myślimy, mamy myśleć
myśleć o rzeczach poczciwych, czyli godnych czci, godnych szacunku. Więc w naszym umyśle nie może być myśli, musimy eliminować takie myśli, które nie są godne czci, które nie są godne szacunku. To wszystko wyrzucamy, odrzucamy z naszego umysłu. Następnie myślimy o tym, co sprawiedliwe, czyli oparte na tym, co Bóg zrobił w Chrystusie Jezusie dla nas. My rozmyślamy o tym, przemieniamy nasz umysł w oparciu o sprawiedliwość Chrystusową, czyli o to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu Golgoty, co zrobił dla nas poprzez swoje zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego. Myślimy o zachowaniach Jezusa, kiedy był tutaj na ziemi, o Jego poglądach, o Jego zdaniu na różne tematy, a więc myślimy o tym, co sprawiedliwe, gdyż Chrystus jest sprawiedliwością Bożą. Więc wszystko, co jest związane z Chrystusem, musi przenikać nasz umysł. Dalej, pokazane jest nam tutaj, że myślimy o tym, mamy myśleć o tym, co czyste, czyli bez zmazy, oddzielone, inne, zupełnie oddzielone dla Boga. Czyste oznacza niebrudne, nieposiadające u swoich podstaw różnorakiego brudu. Myślenie czyste to myślenie, które jest skoncentrowane na osobie Boga i na Bożych wartościach. To o tych rzeczach myślimy. Dalej myślimy o tym, co miłe, czyli przyjemne, ukochane, ulubione. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy myśleli o rzeczach pozytywnych, o rzeczach, które sprawiają nam przyjemność, które są dla nas sympatyczne. Odrzucamy wszelkie negatywne formy myślowe. Dalej jest napisane, że myślimy o tym, co cnotliwe. Cnotliwe to znaczy doskonałe, mające mnóstwo zalet, posiadające jakąś formę męstwa w sobie, jakąś formę dobroci, dzielności. A więc widzimy, że cnotliwość to jest pewnego rodzaju jakaś forma bohaterstwa, jakaś forma doskonałego działania, więc myślimy o takich rzeczach, marzymy o tym, wyobrażamy sobie każdą formę naszego życia jako formę doskonałą, czyli cnotliwą. Dalej, Słowo Boże pokazuje nam, że myślimy, mamy myśleć o tym, co chwalebne, czyli tak naprawdę uwalniające szczęśliwość w naszym życiu. A więc myślimy o rzeczach, które nas uszczęśliwiają. I pamiętajmy, to wszystko się dzieje w autorytecie Jezusa Chrystusa, kiedy stoimy na Jego prawidłach, na Jego tokach myślowych. Dalej, tutaj ten wywód kończy się tym, że myślimy o tym, co jest godne pochwały, czyli uznania. A więc myślimy o rzeczach, za które możemy być uznani, oczywiście z perspektywy Bożej, wedle Bożych wartości. I więc widzimy, jak ważną rzeczą we wzroście, w naszym chodzeniu w wierze ma cały system myślenia, przemiana naszego myślenia. A więc to jest taki filtr, przez który przepuszczamy każdy tok myślowy. I tego, przyjaciele, trzeba się po prostu nauczyć. To nie ma tak, że to nam wejdzie do głowy, że to się raptem tacy staniemy, bo się pomodlimy, czy ktoś na nas ręce nałoży. Nie. Tu jest kwestia nauczenia się innego myślenia. Dlatego jest napisane przemieńcie się. Widzicie, że to jest pewnego rodzaju forma procesu. Zmieńcie myślenie. Gdzie indziej przyobleczcie się. Więc widzimy, że tutaj musimy zacząć nad tym pracować. I teraz ciekawa rzecz. Widzimy w takie są dwa wersety. Ja chciałbym, żebyście, a może ja je przeczytam, bo chcę wam pokazać, co się dzieje w wyniku, kiedy my zaczynamy zmieniać nasze myślenie. List do Rzymian 12:2-3. Zachodzi tutaj reakcja. List do Rzymian 12:2-3. Tak? A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I tutaj do tego dodajmy list do Efezjan 4:22-24. List do Efezjan 4, 22,
24. Zwlecie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości i prawdy. Więc widzimy, że w wyniku filtru, który my sobie wkładamy do głowy i przepuszczamy cały system myślowy przez ten filtr, o czym mówiłem przed chwileczką, dochodzi do zmiany myślenia, zmiany pewnej formy, całkowitej zmiany myślenia, jakaś nowa przestrzeń w nas powstaje i następuje dominacja ducha nad umysłem. To jest bardzo ważna kwestia, rzeczy. Jak dochodzimy do miejsca, kiedy duch dominuje nad umysłem? Poprzez zmianę myślenia za pomocą filtru, który wam przed chwileczką opisywałem. Odnawiamy duchem sposób naszego myślenia. Czyli my, jakby chodzenie w wierze, to ono polega na odnowieniu duchem sposobu naszego myślenia. Czyli my musimy triumfować w duchu nad umysłem. A początek jest taki, że po prostu zmieniamy umysł, czyli zmieniamy toki myślowe za pomocą tego Filipian 4, 6, 9, tego filtru, który tam mamy. Kolejnym krokiem w tym wszystkim jest to, że naszą wiarę uwalniamy poprzez mówienie. Nie będę o tym dużo mówił, ponieważ na ten temat zrobiłem oddzielne zupełnie nauczanie, ale chciałbym, żebyście sobie odnotowali wersety, które dobrze, żebyście mieli w związku ze studiowaniem całokształtu chodzenia w wierze. A więc Ewangelia według świętego Łukasza 6:44-45, do tego list Jakuba 3:6, do tego list Jakuba 1:26, do tego list Jakuba 3:8 i do tego pierwszy list Piotra 3:10. A więc nasze chodzenie w wierze jest związane z uwalnianiem wiary poprzez nasz język. Jeszcze raz mówię, nie opisuję tego, ponieważ jest odrębne nauczanie na ten temat. I teraz, jaki jest skutek chodzenia w wierze? Widzimy Hebrajczyków 4:9. Hebrajczyków 4:9. 4:9. I Słowo Boże mówi, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Czyli kiedy my chodzimy w wierze, to efektem jest pokój Boży, więc pokój Boży, on jest wynikiem chodzenia w wierze. Jeżeli my chodzimy w wierze, pokój Boży nas będzie przenikał. Teraz ja chciałbym, żebyście zrozumieli, jaki to ma sens. Wiecie, wiara, ona jest zostawiona nam przez Boga, ona jest jakby... Weszliśmy w tą przestrzeń wiary tak naprawdę, abyśmy żyli w odpocznieniu. Człowiek wierzący to człowiek odpoczywający w Bogu. To człowiek niespinający się na życiu doczesnym. To człowiek zwalczający każdą formę ataku demonicznego i stresu i stający nad każdą przeciwnością życiową. Dlaczego? Ponieważ wiara, ona właśnie tak funkcjonuje. Dlatego chcę, żebyście chodzili w wierze, żeby każda dziedzina waszego życia była przenikana właśnie chodzeniem w wierze. Studiujcie ten temat, przyjaciele, bądźcie otwarci na te rzeczy i utrwalajcie sobie cały system chodzenia w wierze. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za wszystko, co dzisiaj było powiedziane. Ojcze, ja dziękuję Ci za każde słowo, za każdy werset Twojej Biblii, za każdą mądrość, którą uwolniłeś dzisiaj, za namaszczenie, Ojcze. Ja modlę się o ludzi teraz, którzy słyszeli to słowo i dziękuję Ci, że oni będą wzrastać, Ojcze, że będą chodzić w wierze, bo sprawiedliwy Twój z wiary żyć będzie. Ojcze, i ja chcę, Ojcze, aby każdy człowiek, który słucha z uwagą tych słów, Ojcze, żeby nigdy się nie cofnął, żeby jego życie nigdy nie było jakąkolwiek formą patologii tutaj na ziemi, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z tych ludzi, którzy słyszy to słowo, Ojcze, żeby wprowadzał je do swojego życia, Ojcze, i żeby jego życie było sukcesem na Twoją chwałę w imieniu Jezusa. Amen.